Grunwald to miejsce, w którym od wieków spotykają się najwięksi wojownicy. Tak było też podczas mistrzostw Warmii i Mazur w kickboxingu, które przywiodły do Stębarka wielu doskonałych zawodników i zawodniczek. Jest to ważne dzisiaj w tym czasie, kiedy jak gdyby te obostrzenia już są znacznie mniejsze, aby organizować tego typu imprezy, wydarzenia. Tutaj są kluby z terenu prawie całej Polski. Na hali pojawili się m.in. zawodnicy z Warszawy, Łodzi, Olsztyna czy Olsztynka. Łącznie zaprezentowało się aż 25 klubów sportowych. Poziom jest generalnie bardzo zróżnicowany. Przyjechali zawodnicy zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni zawodnicy, których gdzieś tam można było spotkać też na Mistrzostwach Polski. Ale generalnie bardzo fajny turniej, jeśli chodzi o właśnie takie przetarcie się przed sezonem, sprawdzenie się, ewentualnie przywiezienie zawodników, którzy no, jeszcze nie mieli okazji startować gdzieś na jakichś większych turniejach. W zawodach w Stębarku wystąpiło ponad 100 zawodników i zawodniczek w wieku od 10 do 15 lat. Zaczęłam w tamtym roku we wrześniu. Przygotowuję się już długo w sumie do tych zawodów i myślę, że pójdzie dobrze. Naprawdę dobre zawody były organizowane przez nasz klub, więc uważam, że było warto tu przyjechać i no jest bardzo fajnie. Jestem z siebie zadowolona, mogło być lepiej, acz jest dobrze. Gospodarzem imprezy był klub Spartacus Skład ze Stębarka, który turniej zakończył z jednym złotym medalem, 3 srebrnymi i 4 brązowymi. Nasi zawodnicy to raczej debiutanci, mimo wszystko radzą sobie świetnie, walczą serduchem, jak to przystało na tereny, dają radę wielcy wojownicy z gminy Grunwald. Naprawdę jest dobrze, że tak powiem, brałbym taki wynik w ciemno, gdybym miał wziąć go jakieś parę dni temu. Imprezę honorowym patronatem objął wójt gminy Grunwald. Od 2 lat staram się inwestować w sport i po to właśnie utworzyliśmy to Grunwaldzkie Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki, ażeby tych dyscyplin sportowych było więcej. Do wyboru dla mieszkańców, tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I dzisiaj takich dyscyplin sportowych mamy 5 już na ten moment. To był pierwszy taki turniej zorganizowany w Stębarku. Oceną zmagań młodych sportowców zajęli się profesjonalni sędziowie z ramienia Polskiego Związku Kickboxingu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv